Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, witam się z Wami po dłuższej przerwie, w sensie mojej, bo Wy mieliście odcinki, ale mojej dłuższej. Ostatni odcinek nagrywałam 11 maja. Troszeczkę mam katar, chyba standardowo. Byłam we Włoszech przez tydzień, także miałam nagrane dla Was filmy na zapas. Moi drodzy, co my dzisiaj będziemy robić? No tak sobie spojrzałam na to wszystko, no i chyba wypadałoby spróbować odbić stolicę. Może być ciężko, chociaż zaraz, bo nam król powiedział, że możemy kogoś sobie do tego zabrać, prawda? Orkowie. Z kapitanem Rogarem i paladynem Tordirem. Tordir jest na zewnątrz, a Rogar jest na samej górze, prawdopodobnie, bo oni tam mają sypialne swoje komnaty i Rogar jest oczywiście odpowiedzialny za strzelanie z łuku. On gdzieś tutaj powinien być. Tak sobie myślę przynajmniej. Jest skusznik, więc no oni też powinni tutaj być. Co prawda nie widzę, ale powinni. Także musimy rozejrzeć się po łóżeczkach, no bo to jest niemożliwe, chyba że oni sobie gdzieś na noc idą. Bo to akurat jest możliwe. Ja wiem, że oni tutaj raczej są popołudniami przy tym stole. Także spróbujmy się przespać może do południa. Widzę, że ich tutaj jeszcze nie ma. Dobra, no to może być nawet i później. Nie wiem, piąta po południu? Hej, dalej ich tutaj nie ma, bez sensu. Nie wiem, wieczór? I gdzie ich wywiało wszystkich? Północ? No nie wiem, do której mam zasnąć. Ej, no powiem wam, że jestem zdziwiona, bo ich tutaj po prostu nie ma. Okej, no dziwne troszeczkę. To jest zwykły kusznik. No nic, to śpijmy w takim razie do świtu. Jeszcze raz i może znajdziemy go gdzieś na dole. Kto wie. Tutaj śpi nasz sługa, tak jest. No chyba, że oni śpią gdzie indziej, ale to by było dla mnie trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że najczęściej właśnie tam siedzą. Chociaż widzę, że tak, tutaj są palady. Kurde, ale romantycznie. Tak, Flavius, to nie dziękuję, no ale tutaj panowie, no to widzę naprawdę. Jeden na drugim. Chodź ze mną. Co to znaczy wszyscy, bo nie wiem. Ciężko chyba powiedzieć, chyba że nagle mi się ten z respi gościu, który jest odpowiedzialny za... No, powiem tak, nie wiem. Ale wiem, że oni powinni mnie dogonić. Albo i nie. No dobrze. Jest parę kuszników. Niedobrze, bo ja tak nie do końca wiem, gdzie mam ludzi szukać, wiecie? I to jest troszkę straszne. Tutaj w ogóle nas nie było po tej stronie? No jak widać nas nie było. Witam. Panowie, żeście się troszkę jednak zakręcili chyba. Dobra, no mamy małą ekipę. Parę osób ze mną jest. No a my chyba będziemy ruszać w stronę stolicy. Zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądać. W ogóle próbowałam tego Nolana uwolnić z tego więzienia, ale on tak jakoś za bardzo nie chce ze mną iść. I troszeczkę jest to martwiące, bo nie mogę z nim gadać. Chyba, że będziemy mogli. O Jezusie, Maryjo, tam pospadali na dół. W sumie to my też moglibyśmy tam już spaść do nich, żeby nie robić zamieszania. Parę osób zawsze się przyda. Co ciekawe, ja tutaj nie szłam albo ominęłam jakąś pojedynczą roślinę. Oni się tam zbagowali.
Jednak odbijanie samemu to odbijanie samemu. Widać już pierwszych orków. W teorii powinno ich być tutaj mniej, no bo część przecież poszła na oblężenie. No ale jak widać, nie jest ich wcale mniej. Ważne, żeby do mnie, wiecie, podeszli z bronią normalnie. To będziemy mogli dużo więcej zrobić. Ci elitarni to jest chyba... Kurde, szkoda, że mi tak ścięło, bo ładnie było już, jeżeli chodzi o uderzanie. Zauważyłam, że tak bardzo brzydko ścina, wiecie? I to jest bardzo, bardzo zła sprawa. No oni się tam chyba zgubili, ewentualnie mi się zrespią gdzieś na głowie. Ogólnie rzecz biorąc, musimy sobie raczej radzić sami. Vanguard jest dosyć duży, także może być to problematyczne. No i w tym wypadku musimy już pokonać wszystkich orków, bo oni nawet nie mają gdzie uciekać. Tu by można było z jakimś deszczem ognia jechać, ale szczerze mówiąc, to nie wiem, czy jest taki dobry pomysł. Dobrze, no jeżeli tak będą pojedynczo przychodzić, to jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo. No ogólnie już 100 HP, tak naprawdę, Boże, 100, 1000 HP za nami. Jeżeli oni, wiecie, ci mertańscy to jest luz, bo oni są na hita, także to jest fajnie akurat. Gorzej jest z pozostałymi. Jeżeli też wejdą do chaty, to też w sumie będzie luz. Oni nie potrafią w ogóle funkcjonowanie. Okej, no... Nie wiem, gdzie oni mają głowę. Fajnie by było zaznaczyć typa, bo byśmy już mieli... z głowy. Tam jeszcze jeden tańcuje w środku. A tamci tak jakby mnie w ogóle nie zauważyli jeszcze. Kurde, ale mnie cofła gra bez sensu, przez co wyszło, jak wyszło. W ogóle to powinnam iść jeszcze zagadać do jednej osoby i nie poszłam. Jak widzicie, no gra już nam pozwala tutaj odbijać to miejsce. Ogólnie, jeżeli chodzi o tego Nolana, to mi się wydaje, że dopiero będziemy mogli go wydostać, kiedy dostanę na niego questa. Dobra, zanim tam będziemy tych ludzi wyciągać, to wypadałoby jeszcze trochę przerzedzić teren tutaj na wyjściówie, nie? Będzie strzelał, czy będzie szedł do mnie? Będzie szedł. To dobrze. No, już tamten niedobrze, bo strzela. Ktoś się rzucił więcej na mnie? Nie. Powiem tak, jest szansa tutaj ładnie przeżyć, jeżeli mam być szczera, także zobaczymy. Zawsze można się poruszać tymi domami. I tutaj na przykład tyłami sobie też chodzić. Najgorsze jest to, że naprawdę Vanguard jest duży. I im dalej w las będziemy szli, tym będzie gorzej. Hmm.
Wyciągnęłabym sobie kuszę, tylko boję się, że oni mają troszeczkę więcej IQ, albo i nie mają w sumie, albo i mają. Dobra, w sumie możemy postrzelać z tego. No i pięknie. No tego to już w ogóle będzie prosto, o ile będziemy trafiać. Ale ja mam akurat bełtów bardzo dużo. O kurde, to był ten nertański. Powiem szczerze, czemu ja mam tak... Aha, bo sprawdzałam Nolana, czy jak go ogarnę, to się odblokuje i się nie odblokował. Tak, miksturkę potrzebuję. Mamy na szczęście bardzo dużo pełni życia, także wypadałoby stosować. Myślę, że odcinek będzie długi i niestety dosyć monotonny, no bo odbijanie takiej stolicy, no to przydajcie spokój, zanim to wszystko się w ogóle uda. Tutaj też w ogóle mądrze sobie bardzo zrobili te fortyfikacje. Trzeba by ich jakoś tutaj, bo ja wiem, przywołać do siebie. Wiecie, co mi się podoba? Że atakują tylko... Okej, jednak nie atakuje tylko część orków, tylko jednak wszyscy. Dobra. Na szczęście z tym już jest prościej dużo. Oni jakoś bardzo nie biją. Dobra. Pozwolicie, że będziemy zbierać z nich rzeczy, dlatego że później tutaj będą ciała leżały na tym rynku i nie będę wiedziała potem, czy zbieram z człowieka coś, czy z orka. Więc wypadałoby w tym wypadku akurat zbierać. Tutaj akurat wydaje mi się, że byłam. Bo było część domów, które żeśmy odwiedzili, prawda? Tam jest pułkownik. Gdyby go tak skuszyć ściachać. Gorzej, że tam szaman jest kawałek dalej. Na szczęście oni to mieli gdzieś. Powiem wam, że ta kusza bardzo dużo daje. Jeżeli mam być szczera. My na szczęście też mamy bardzo ładny procent. Dobra, podejdziemy chyba już do niego. Szamana trzeba będzie, wiecie... Kolejny poziom znowu. Szaman też niestety wie, co robi, także on z tym tchnieniem śmierci jest dosyć niebezpieczny. Powiedziała i wlazła mu prosto pod celownik. Ktoś mnie atakuje, ale nie wiem gdzie. Tu jest zwykły obywatel. Nie wiem, no chwilowo się będziemy przebijać. Myślę, że nie uda nam się całego Vanguardu odbić w jednym filmie, bo jest większy niż Corinis i orkowie są troszeczkę silniejsi jednak. Wiecie, też musimy sprawdzić te chaty. Bo gdzieś mimo wszystko mogą być ludzie.
Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. A tutaj ciekawie, że nie mamy klucza na przykład. No dobrze. Zanim tam podejdziemy dalej, to chyba wypadałoby się cofnąć jeszcze. Chociaż może to jest dobre miejsce, żeby sobie tych orków, wiecie, zmusić, żeby tu przyszli, nie? Właśnie, też paczki z bronią mamy do zbierania. Ja od Wielanda jeszcze nie wzięłam questa na nie, ale będą nam potrzebne. O! Ej ty, nie jesteś przypadkiem jednym z najemników orków. Nie masz się czego obawiać. Nie mam się czego obawiać. Każdy może tak powiedzieć. Kto mi zaręczy, że nie kłamiesz? Nie bądź śmieszny. Gdybym był najemnikiem orków, to nie cackałbym się z tobą. To prawda. Wybacz, jestem nieco zdenerwowany. No dobrze. Jesteś tu sam. Tak, innych tu nie ma. Orkowie wszystkich zabili. A jeśli stąd się nie wyrwę, ze mną będzie to samo. Musisz koniecznie mnie stąd zabrać. Dobra, Mordo, ja po ciebie wrócę, tylko później, bo teraz mamy jeszcze inne rzeczy na głowie. Plus, no, orków jest tutaj też dalej dużo. Będziemy ich sobie strzelać teraz. Powiem wam, że kusza się przydaje, mam bełtów bardzo dużo. Nie wiem, czy jestem w stanie trafić. Jestem w stanie. No, tylko ten mnie zabije, jak tak dalej pójdzie. O, matko. To się teraz wrąbałam. Stary, chodź tutaj. Dobra, udało się go zmasakrować. To jakiś obywatel. Ale oni zrobili syf w tym mieście, to jest niepodważalne. Ale w sumie, czy to aż takie duże miasto jest? Znaczy, dobra, tam jest orków sporo, ale w sumie nie jest tak źle, jak myślałam. Tutaj też było w jednym miejscu ciało maga ognia. Dosłownie tutaj. Mardek. No i on też jest potrzebny do zadania, z tego co kojarzy mi się. Dobrze. Tam jest tych orków więcej. Kuferek. Szczotka, siema. Nie wiem, co robić z punktami nauki. W sumie. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Zastanawiam się trochę, czy nie wydać w broń dwuręczną. Powiem wam, bo tak naprawdę i tak mamy ich od cholery. A moglibyśmy mieć mistrza w dwuręce i moglibyśmy się wtedy przerzucić na broń dwuręczną, która zadawałaby wyższe obrażenia, a walczylibyśmy tak jak jednoręczną. Podręcznik o magii. Myślę, że to nie byłby wcale taki głupi pomysł. Dzisiaj taki luźniejszy odcinek, bo musimy to wszystko posprawdzać i powybijać. Więc nie spodziewajcie się cudów. Szafki mamy. Lewo, lewo, lewo. Raz, dwa, trzy w lewo, prawo. Lewo, 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 prawo, lewo. Lewo, 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 prawo, lewo, lewo, lewo. Okej, naszyjniki. Wiecie, mogłabym tego nie sprawdzać, ale jest szansa, że gdzieś będą stałe mikstury. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo. Także warto to sprawdzać jednak. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Kurde, za pierwszym razem się udało. To jest, no, wyczyn. Dobra, zobaczmy, bo ja tutaj sobie eksploruję ładnie. Tutaj jest jeszcze jakiś budyneczek na górze i tam jakiś ork pojedynczy się został. Także chodźmy go załatwić.
tutaj też jakiś obywatel biedny. No niestety ludzie poginęli. Ten się nawet nie skarży, że ja tutaj po niego przyszłam. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Troszeczkę przy tych szufladach się baguje postać, ale to nic. Ale podoba mi się sama animacja, wiecie, odsuwania szuflady na przykład. Widzieliście, otworzył pierwszą szufladę, nic nie znalazł, otworzył drugą i znalazł. To jest fajna, fajna mechanika. Tutaj też jest coś zbrojni pojedynczy, pułkownik. No i dobra, i tutaj żeśmy skończyli w sumie w tym miejscu. Chociaż obywatela. Dobrze, na razie mamy full HP, więc można działać. On też będzie do mnie strzelał, ale ja trochę lepiej strzelam jednak. Kolejne miejsce z orkiem w środku. Czasami, wiecie, warto się podłożyć, bo szybciej się załatwi takiego orka. Tytoń. Lewo, 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 prawo. Dobra. Wiecie też, dlaczego tak przeszukuję te skrzynki? Dlatego, że w poradniku z roślinami jest napisane, że mikstury stałe są poukrywane w kufrach na mapie i nie jest nigdzie sprecyzowane, co to są za kufry. Więc chyba rozumiecie, że po prostu trzeba eksplorować, szukać i otwierać, bo bez tego się człowiek nie dowie. Tam widzę pułkownika. Czy jestem w stanie go zestrzelić tędy? Chyba nie. Może być ciężko. Na szczęście tu jest w miarę przyjemnie. O kurde, szaman jest gdzieś w okolicy. Kurde, no zmiecie mnie zaraz. Sejwik. No i ten pułkownik orków tam doznaje czegoś. Okej. Ale chyba nam całkiem dobrze idzie. Jeżeli mam być szczera, ładnie. Cieszę się, że wybrałam ten łatwy poziom trudności jednak w tej grze, bo w sumie, jak na mój gust, po prostu nie warto się męczyć, bo mod jest na tyle duży, że dodawanie sobie jeszcze dodatkowego wyzwania podczas przechodzenia go w formie wysokiego poziomu trudności to jest dla mnie bez sensu. Lewo, lewo, prawo, prawo, nie, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, lewo. Raz, dwa, trzy, cztery w prawo. Wiecie, no mogłabym, ale ja nie jestem, że tak powiem, fanką na przykład returninga, więc przykro mi, jeżeli komuś przeszkadza, że gram na łatwym. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Bardzo dużo strojów obywateli. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, nie? Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Okej, no też dużo złota. Nie potrzebujemy akurat złota kompletnie. No, ale nie można wymagać też cudów, prawda? Od tych miejscówek. Dobra, tam jest tylko jakaś pojedyncza broń, to nie potrzebuję tego do niczego. Tutaj mieliśmy tą karczmę. Zwykły nóż. Dobrze, może być i zwykły nóż. Bo ten ostry jest typowo do garbowania, więc dobrze. Room. Szafa, sakiewka zwykła.
Ojej, ale sobie spadłam. Kolejne paczki z bronią. To się bardzo przyda w tym wypadku. Jezu, tu jest wypchana owca. Przez chwilę miałam takie, czemu tu owca stoi? Jest tylko wypchana. Dobrze. Jeszcze nie ma połowy odcinka za nami chyba. Znaczy prawie jest pół odcinka za nami. No nic, trudno. Kolejny mak ognia. List mamy kolejny. Także trzeba będzie zaraz przeczytać. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Znalazłam strój sędziego w ogóle. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Widzę, że w tych szufladach to głównie jest biżuteria. Lewo, 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 prawo, prawo i już. I pusty kufer po raz kolejny, nie lubię tego bardzo. Dobra, po pierwsze liścik. Jeszcze Wam strój pokażę. Toga sędziego. To jest ta taka... No, wiecie, która. I... liścik potrzebujemy znaleźć. Jeszcze mamy elementarną księgę. Wiedza magiczna plus 5. Dziennik pokładowy Esmeraldy, to nie. Bracie Ordonisie, jeśli skończyłeś pracę nad miksturami, wróć na zamek. Karypto chciałby z tobą porozmawiać. Z wiarą w Innosie Umrich. No ten właśnie Umrich nam zleci zadanie na poszukiwanie magów. No jak widzicie, żaden z magów nie przeżył. O kurde, na hita zszedł mi ten. W ogóle nie wiem, dlaczego gryfy nocne są w środku miasta. Prawo, 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 lewo. Kurde, za dużo tych itemów w tej grze jest i wszystkiego. No ale trudno. Ogólnie sam mod jest naprawdę przyzwoity, bym powiedziała. No i tutaj się zacznie dopiero akcja. Tak naprawdę w tym miejscu, nie? Szczerze, wypadałoby ich sobie tutaj właśnie do tej chałupy sprowadzić, bo dzięki temu będzie potem prościej. Czy jak ja to otworzę, to wyjdę na plac, czy nie wyjdę? Tak pół na pół, bo wzięłam wy... że tak powiem, poruszenie się stało tutaj. Znaczy też nie powiem, trochę mi zależało na tym. Wiecie, zależało mi, bo... dzięki temu będzie teraz trochę prościej z wybijaniem tych orków. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, lewo. Kurde, fajnie by było móc postrzelać do nich, ale niestety... niestety nie sięgnie mi moja kosa, no. Znaczy kosa, moja kusza niestety nie sięga, tak? Znaczy, byłoby to zbyt OP, gdybyśmy mogli po prostu strzelać sobie przez okno, nie?
Gdzie ci orkowie oni wleźli? O kurde, tu mi szaman przyszedł pod nos. Tego się akurat nie spodziewałam. Tu gdzieś jakaś morda, kurde, wpadła. Także teraz z żadnej strony nie idzie się do niego dostać. O, jeszcze jeden. Dobrze. Lecimy w takim razie dalej. Kurde, te ptaki, no masakra. Lewo, 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 lewo. Lewicowy kufer. Czekajcie, bo tam chyba ork przyszedł do mnie. O kurde, pułkownik. Trzeba było wyciągnąć kuszę. Chociaż widzę, że on taki dosyć jest słaby. Tutaj sporo rzeczy. Ojej, nie chciałam w ten sposób. Bezi. Znaczy się bezi. Roland. O, tak też możemy szybko zbierać. Chyba nie. Lewo, prawo, 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 lewo. Dobrze, no będzie taki maluteńki odcineczek. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Jeszcze mogę tą drugą szafkę. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo. Superancko. 116 poziom mamy tak w ogóle. Jakby się ktoś zastanawiał. Dobrze. Myśmy tam byli dalej, no nie? Jeżeli chodzi o te, Ktoś się striggerował, ale nie wiem kto. No, ale leczenie ciężkich ran, czy tam coś, to ja chcę. O, właśnie. Oh. Łowcy, łowy zwierzyny. Nawet nie zdążyłam przeczytać, co ja zebrałam w końcu. O, grosz coś miał. Kolejny pierścień orkowych przywódców w naszych rękach. Dobrze. To akurat dobrze. A tam na górze jest trigger. Jak tam na górę mam wejść w ogóle? Nie wiem. Trzeba wszystko posprawdzać dokładnie. No myślę, że pół węgardu zrobimy, ale nie cały. Troszkę za duży jest jednak ten węgard, żeby go zrobić w całości. Dobra, ci mi idą przypierdzielić. W sumie bardzo chętnie przyjmę. No dawaj, nie mam czasu. Nie wiem, czy my jesteśmy na końcówce, czy jesteśmy w połowie. Tam tańczy myrtański elitarny ork. Myślicie, że go sięgnę? Okej, teraz się powinno udać. Okej, sorry. Przestań się tam kręcić, mordo.
No, wreszcie. Słyszę więcej orków. Czy mnie to przerasta? Chyba nie. Chyba mam takie uczucie. No i dobrze. Ciekawi mnie, dlaczego tutaj nie ma ściany. Ta chałupa się chyba trochę popsuła komuś. W sensie twórcom chyba. Posnoże Ginnosa. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo. Skórzany pas, skórzana zbroja, no dobrze. Całkiem fajne rzeczy. Prawo, prawo, lewo, lewo. Jakieś pierdółeczki. Prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, Jezus, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Masakra. Okej. Okay. Sorki, jeżeli tak wiecie, trochę przynudzam, no bo w sumie zbieramy, nic się za bardzo nie dzieje, no ale co ma się dziać? Odbijamy miasto, czy jeżeli, nie, nie chcę sprawdzać, czy wypadnę tamtędy. Wiecie, no z drugiej strony, co ma się dziać w momencie, gdy tylko odbijamy miasto? Tutaj w ogóle nie ma przejścia, bo jest bariera. Tam można chyba wejść od dołu. To wygląda, jakby się dało otworzyć, ale możliwe, że to tylko taka teksturka. O, kolejne paczki z bronią. Powiem wam, że tam jest najgorzej chyba. Bo tam już tych orków jest sporo. Nie mamy deszczu ognia. 13. W sumie 13 deszczy ognia brzmi naprawdę... Kurde, mogę sobie wypić pomału te miksturki jednak. A gdyby tak deszczem ognia tam walnąć... O, patrzcie, oni się ładnie tutaj zbiorą. Jeszcze raz możemy rzucić chyba. Jeszcze raz. Od razu troszeczkę tam przerzedzone jest. No i dobra. I możemy teraz zejść i zobaczyć, co tam się teraz dzieje po takiej akcji mojej. Troszkę się udało, a tam zapomniałam, że świnki są i troszeczkę boję się, że się ich pozbędę przez przypadek. Wiecie, co najgorzej jest, bo tam jest ten szaman, nie? Ja muszę się do niego najpierw dostać. A to nawet nie jest ten szaman, co myślałam. Ale dobra, to też była całkiem dobra taktyka. Oni sobie tutaj wejdą do mnie. Jakoś. Chyba się uda cały Vanguard, wiecie? Najwyżej zrobimy trochę dłuższy film. Tam jest ten szaman, którego potrzebujemy pokonać. Tak w ogóle. Chodź, ułatwię ci trochę, mordo. Dobra, bo tamci mnie nie podłapali jeszcze, że tutaj jestem, także akurat poszło w sumie bardzo dobrze. Lewo, lewo, prawo, lewo. Dobra, jakieś tam przybory kowalskie może być. Lecimy dalej, żeby zdążyć.
Spanie ze słomy, okej, siema. Pełnia życia, dziękuję. W porządeczku. Tutaj po drugiej stronie tylko spalone chaty. Jezu, mam flashbacki, że mnie atakuje jakiś dzik, a to tylko świnia, nie? Wyglądają paskudnie, nie? Jednak wolę świnki z Gothica 3. Czyli mam być szczera. Dobra. O matko, zapomniałam, że teraz już musimy tyle pić. Jeszcze potem będziemy mieli oblężenie wokół Vanguardu. Chociaż nie powiem, mi się wydaje, że tutaj jest trochę lepiej jednak odbijać. Oni mnie jeszcze nie widzą, co ciekawe. Do czasu. Okej, tu powinno być w miarę sprawnie się schować. Dobra, tam ich nie jest dużo. Moglibyśmy na spokojnie... Dobra, ten nie żyje. Teleport do miasta Vanguard. Dobra, dziękuję. O, siema. I ty chyba zostałeś jednym z praktycznie ostatnich, bo tu już widzę, że się barierka kończy zaraz. Także... Tak jest, chyba się udało. Zobaczymy, co na to powie Kobryn. No, będzie, myślę, zadowolony z nas. Dobra, to ładnie poszło. Nie spodziewałam się, że tak pójdzie prościutko i prężnie. Ale wiecie, taktyka jest bardzo ważna, nie? Już to parę razy mówiłam zresztą. Lewo, lewo, prawo, lewo. No i dobra, przy okazji też cały Vanguard jest obgrabiony przeze mnie. Praktycznie zostało nam tylko parę chałupek. Tutaj też, ale to... Okej, na szczęście da się szybkim zbieraniem wziąć. Jeszcze zaraz weźmiemy też tych ludzi i będziemy mieli dwa zadania z głowy. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Tych ocalonych też nam chyba Kobryn zlecił, nie? Czy ktoś inny? Kurczę, nie pamiętam. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. I ostatni kufer. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Taki sam kodzik i parę pierdółeczek. Wydaje mi się, że to już wszystko, co mogliśmy tutaj zrobić. Także lecimy po tego chłopa, który tam został. Na samym praktycznie początku, tu jeszcze jakiś zbrojny nie zebrałam. On był w domu... Tutaj? Tak jest, chodź ze mną. Wynośmy się stąd. Chodźmy. No, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Wiesz co, będzie, tylko ja sobie muszę teraz zdjąć pierścień prędkości, bo z nim nie zrobimy zbyt wiele. I musimy iść jeszcze po tamtą ekipę. Dasz radę wyleźć? Dasz radę, na spokojnie. Dobra. Tu jeszcze nie zebrane. Kurde, fajną ma chłop kondychę, że idzie za mną. A, czekaj, czekaj. A możesz tutaj zaczekać? Tak. Czekaj na mnie. Gdzie się spotkamy? Dobra, nie. To jednak chodź ze mną. Jak ty masz gdzieś wracać, to wolę cię wziąć tu jednak ze sobą. O, teraz mnie dopiero parzy ten ogień.
Daj wodę. A, ta woda nic nie daje. Dobra, damy radę przejść bez tego. Nie muszę tego gasić. Ach, siema, chodźcie, no. Wynośmy się stąd. Chodź ze mną. Dobrze. Dobra, one też idą. Wydaje mi się, że więcej nie znajdziemy tutaj. Kurde, sprawnie idą. Tylko teraz tym boczkiem, żebyście się nie wywalali przez ogień. Idą. Super. I teraz polecimy sobie tędy. Idziecie za mną wszyscy? 4 osoby mam? Mam. Chyba więcej ocalałych nie ma. Ej, kurde, powiem wam, że sprawniej poszło z tym Vanguardem niż, kurde, z Corinis. Co jest dosyć ciekawe. Mam wrażenie, że w Corinis byli mocniejsi wrogowie. Bądź co bądź, wiecie, ja może i mam więcej siły trochę. Ale wydaje mi się, że tam byli trochę mocniejsi jednak. Takie mam, kurde, wrażenie. Bo tam było więcej tych elitarnych, na przykład... jak już się wchodziło typowo do Corinis, nie? Tam, gdzie Hagen sobie stacjonował, to tam faktycznie czuć było opór bardzo duży wywoływany przez tych orków. Kurde, dlaczego te laski muszą biegać wolniej? Nie mogę tego wyjaśnić, że mają krótsze... że są, nie wiem, niższe, więc biegają wolniej, bo tam jedna jest wyższa od tego typa. Jezu, panienki, no. Boże, jak można tak biegać? Masakra. A do kogo tych ocalałych? Do Markusa chyba jednak. Nie do Kobryna. Siema, no już mi się nie przydacie mi się w ogóle już. O kurna! Ja mogłam taką ekipę wziąć ze sobą, ludzi. Ich brauche euch nicht mehr. Ja mogłam odbijać z taką grupą Vanguard, to byśmy to zrobili w 2 minuty. O matko. Never mind, nie? Pewnie w komentarzach napiszecie mi: Jezus Maria, kobieto, powinnaś była z niej porozmawiać, byś to zrobiła w minutę. No pewnie, pewnie tak. Dobra, teraz znajdźmy sobie odpowiedniego paladyna. Tordir, to ty nie. Markus, do ciebie, maybe, z tymi ludźmi. Nie? To komu ja mam to powiedzieć? A chyba, że muszę ich oddelegować od siebie. O matko. No co mamy powiedzieć? Zaczekaj, zaraz. Dobra. Do bramy zamkowej. No ale my jesteśmy przy bramie zamkowej. Halo. Tu jest brama zamkowa. Niedobrze. Dobra, nie, będziemy z nimi chwilę chodzić, po prostu najwyżej. Ja potrzebuję iść do Kobryna. Witam. Teraz każdy już o tym wie. Orkowie nie będą was więcej nękać. Już mi zameldowano, że orkowie, którzy znajdowali się wewnątrz bariery, zostali zlikwidowani. Muszę przyznać się, że jestem zdumiony. Pokonałeś całą ich armię. Widocznie sam Ynous czuwa nad tobą. Dlatego w imieniu króla, daję ci tę zbroję paladyna. Noś ją z honorem. Tylko najodważniejsi rycerze mogą posiadać taką zbroję. Weź także to złoto. Z pewnością ci się przyda. Dzisiaj mam tak dobry nastrój, że mógłby wypić całą beczkę wina z Arantu.
Jak chcesz, stary, to powinnam mieć jakąś. Dobra, ale tak naprawdę to zbroję dostałam, nie? Już mnie chyba gra ubrała nawet w nią. O kurde, widzicie ten hełm Paladyna? Ej, no po ulepszeniu będzie lepsza od tej zbroi króla. No i co ja mam z wami zrobić teraz? O. Jesteś tu bezpieczny. Mam nadzieję. Pójdę poszukać coś do zjedzenia. Jestem bardzo głodny. Naprawdę, sama widziałam. Jesteście tu bezpieczni. Miejmy nadzieję. Dziękuję za to, że nam pomogłeś. No i dobra, ładnie. Ucieczka z więzienia to nie. I się samo zakończyło. To Ordira mamy powiadomić. Dobrze, super. Jeszcze sobie na koniec ulepszymy zbroję dzisiaj. Hej, ty. Udało mi się odnaleźć kilku ocalałych ludzi. Zaprowadziłem ich do zamku. Doskonale. Dobrze zrobiłeś. Potrzebujesz strzał i bełtów. Trochę mi jeszcze zostało. Dobra, dzięki. No i teraz tak, wypadałoby się zająć też tą karawaną orków i ruszyć teraz ten wątek. Jeszcze mamy orków poza barierą. I tam jest obozowisko też bardzo duże i tam na pewno deszcz ognia się przyda w horrendalnych ilościach. Co ja chciałam zrobić? Chciałam sobie zobaczyć, czego potrzebujemy do ulepszenia zbroi. Także zobaczmy. Gdzieś tutaj to było. Wzmacnianie pancerzy. I teraz szukajmy pancerza paladyna. O ile jest, ale powinien być. Jest. Dwie garbowane skóry trolla i 5 brojek magicznej rudy. Stół do garbowania był u naszych myśliwych. Już pamiętam. Znaczy myśliwych, u gońców leśnych. Dzień dobry. Czyli garbowane skóry trolla. Myślę, że od razu zgarbujemy 5, bo to nie ma co czekać. Rozwieź mokrą skórę. Nie tak. Najpierw trzeba suchą ogarnąć sobie. Garbowanie, skóra trolla. 5 sztuk. Dziękuję bardzo. I teraz rozwieszamy. Suszenie zakończone. I teraz tak, warsztat był gdzie? To już troszeczkę gorsze, bo na pokładzie, na przykład Albatrosa może być. Wiem, powinnam sobie założyć pierśnie prędkości, założymy jeszcze, ale najpierw zbroja. Warsztacik, wzmacnianie pancerzy, zbroja paladyna. Aż mnie gra rozebrała. Zobaczmy ją. 170. Bardzo ładna zbroja. Przynajmniej też król się nie będzie mnie teraz czepiał, że łażę w jego ciuszku. Ale ta nam się bardzo przydała podczas odbijania, bo jednak była dużo lepsza od tej wzmocnionej zbroi rycerza. Super. Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego odcinka. Nie wyszedł aż taki długi, jak myślałam. Wyszedł o klasycznej długości. Także to się naprawdę ceni. No i co, moi drodzy? Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Był taki dosyć spokojny, głównie odbijanie. Kolejny odcinek. Zobaczymy, bo mamy oblegającą armię, jeżeli chodzi o orków poza barierą. Mamy jedną owieczkę do odprowadzenia. Wtedy zabłąkane owce będą zrobione. Karawana orków to jest na mapie. Mam nadzieję, że mam dobrą mapę. Tak, to jest tam, gdzie obóz w lesie. Mamy też obóz bandytów i tam jest banda Ortegi. No i mamy przejście do Nordmaru, ale myślę, że na razie nie ma co tam iść. Myślę, że skoro jesteśmy w Węgardzie, to byśmy się zajęli sprawami Węgardu. Czyli pójdziemy do tego kowala, bo on mi wtedy zleci zadanie na paczki broni. Pójdziemy do tego maga Umricha i powiemy mu, że tamci magowie niestety nie żyją, którzy byli w mieście. Więc to są dwie rzeczy. Zajmiemy się oblężeniem Węgardu. To jest trzecia rzecz. I co jeszcze?
No i chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten Vanguard. No i później, jak nam starczy czasu, w co wątpię, wyruszymy pokonać karawanę orków, bo tam mamy zadanko do zrobienia. Także tak to właśnie wygląda. Dzięki Wam jeszcze raz. Zapraszam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie pod filmem. I co? I to tyle. Trzymajcie się i cześć.